chcielibyśmy Państwa zaprosić i przywitać na wydarzeniu Westerplatte Polskie Pearl Harbor. Dzisiejsze wydarzenie jest podyktowane rocznicą japońskiego ataku na Pearl Harbor, które przez Amerykanów jest uznawane za początek II wojny światowej. Pearl Harbor jest dla nich właśnie takim symbolem, jakim jest dla Polaków Westerplatte. Tu przede wszystkim szukanie pomostów i dyskusji w świadomości i w dyskusji właśnie historycznej o początku II wojny światowej. My poprzez wydarzenie Polskie Pearl Harbor, wydarzenie poświęcone Westerplatte i rocznicy Pearl Harbor, chcemy przypomnieć, że w momencie, gdy japoński imperializm atakował amerykańską bazę na Hawajach, to w Polsce wojna trwała już od 2 lat. Ja i moje stowarzyszenie chcieliśmy zaprezentować kilka wybranych sylwetek i biogramów Polaków, którzy służyli w armii amerykańskiej w czasie II wojny światowej. Mamy tu cały przekrój mundurowy od roku 1941 poprzez walki na Pacyfiku, walki w Europie, walki w Afryce, aż do II wojny światowej. I porównujemy to poniekąd ze sprzętem grupy rekonstrukcyjnej Marienburg, która prezentuje mundury polskich żołnierzy z września 1939 roku, czyli mundury i wyposażenie, jakie brał udział w walkach na Westerplatte. Takie miejsce porównania obu tych konfliktów, obu tych bitew. W jednostce pancernej, którą też ja osobiście jako jednego z członków załóg staram się otwarzać, również było całkiem sporo polskich nazwisk. To byli ludzie, którzy wciąż mówili po polsku, którzy wciąż pamiętali, że ich rodzice przyjechali stąd i w tym hołdzie im to robimy. Chcieliśmy dzisiaj przede wszystkim pokazać premierę naszej nowej strony www. Chcieliśmy pokazać, że strona może być nie tylko źródłem informacji o tym, jak dojechać do muzeum i kupić bilet, ale czymś więcej. Może posiadać walor edukacyjny, który chcieliśmy zaprezentować w sposób nowoczesny. Już prawie 50% użytkowników, którzy odwiedza naszą stronę, robi to za pomocą smartfonów. Nasza nowa strona internetowa jest w pełni responsywna, można ją obsługiwać właściwie jednym kciukiem. Spacer wirtualny jest pochodną połączenia muzeów II wojny światowej i Muzeum Westerplatte. Jest to rezultat pracy naszych obydwu zespołów nad tym projektem. Ponad 100 panoram, do każdej panoramy jest 20 kilka zdjęć. Później to wszystko trzeba połączyć, żeby to płynnie się obracało w 360 stopni. Zdjęcia z lat 30., 40. zostały wkomponowane dokładnie w tym samym miejscu, w którym rzeczywiście byłyby w dniu dzisiejszym. To pozwala przejść sobie to miejsce i poznać historię, jak to wyglądało kiedyś. Jest to, powiedzmy, wyjście do przodu takie, które ma zachęcić tych najmłodszych odbiorców do zainteresowania się historią. To na pewno da, można powiedzieć, takie wrażenie kapsuły czasu, przeniesienie się w tamte okoliczności, w tamten czas i miejsce. No to rezultat. Mamy strefę VR w Muzeum II Wojny Światowej i chcemy, żeby taka strefa była tu na stałe, żeby można było w Muzeum II Wojny Światowej przenieść się na Westerplatte. Wirtualny spacer jest tylko etapem w drodze do zagospodarowania Westerplatte i stworzenia rzeczywistego pomnika historii, prawdziwego muzeum, tak jak jest między innymi w Pearl Harbor.